Nasze materiały napędza OPL Największa porównywarka cen gier. Arn .eu. Czemion to okulary przyszłości. No dobra, może trochę przesadzam, ale nie da się ukryć, że to jeden z najbardziej widowiskowych gadżetów, jakie można dzisiaj znaleźć na rynku. Na pierwszy rzut oka czemion wyglądają jak tania hybryda okularów przeciwsłonecznych i pingli 3D, które można sobie pożyczyć w kinie. Zbudowane są z tego samego miękkiego i lekkiego plastiku i nie sprawiają wrażenia najmodniejszego gadżetu tej zimy, raczej jak bazarowa wersja Rajbanów. Sekret tkwi natomiast w załóżnikach, do których wkłada się dwie baterie AAA. Zasilone i aktywowane przyciskiem u góry, okulary zaczynają magię. Za soczewką pełniącą rolę lustra weneckiego kryje się kilka rzędów diod, które rozświetlają się, udowadniając całej imprezie, jacy jesteśmy fajni. I nie oznacza to przy tym, że jesteśmy ślepi jak kret. Od wewnątrz na świat zerkamy przez więzienne kraty naszej zajebistości, co zmniejsza pole widzenia i przyciemnia docierający do oczu obraz, ale nadal widzimy, co dzieje się wokół nas. Można je więc nosić długoterminowo. Na okulary wrzucić można kilka predefiniowanych animowanych wzorków, by odtwarzały się w pętli, ale pełnię możliwości osiągniemy dopiero podpinając je przez Bluetooth do aplikacji mobilnej na telefonie. Ta zawiera szereg fajnych funkcji. Moją ulubioną jest kilka wersji Equalizera. Mikrofon telefonu nasłuchuje docierających do niego dźwięków i wyświetla je w czasie rzeczywistym w wyświetlaczu. Oczywiście, żeby efekt działał, telefon musi słyszeć, co dzieje się wokół i być ciągle włączony, co zżera baterię. Druga funkcja pozwala napisać dowolny tekst, by przewijał się na ekranie. Ta opcja niestety nie posiada możliwości wykorzystania polskich znaków. Tryb ostatni i najbardziej zaawansowany to edytor animacji dający kontrolę nad każdym pikselem wyświetlacza. Lampki można zapalić całkowicie lub częściowo, dając złudzenie szarości i animować, tworząc własne ciekawe wzorki. Można je też wrzucać do sieci, skąd pobrać będą mogli ją inni użytkownicy. Wszystko z poziomu apki, więc nie ma najmniejszego problemu z dostępnością nowych pętli. Te, które podobają nam się najbardziej, pobieramy na telefon, by mieć je zawsze pod ręką. I to wystarczy, by zostać trzecim członkiem Daft Punk. Oczywiście największą przeszkodą na drodze do wiecznej sławy będzie standardowo cena. Szamion kosztować nas będą około 300 zł. Ubolewam też, że nie zawierają wejścia mini USB do ładowania. Baterie wytrzymują do około 8 godzin z wyłączonym Bluetooth. Ale jeśli ktoś poważnie myśli o zakupie jako o projekcie halloweenowo-cosplayowym, to przydałaby się możliwość ładowania z powerbanku. Niestety skazani jesteśmy na paluszki, no i okulary nie są też jakoś szczególnie wygodne, ale każda modelka powie wam, że piękno boli, i więc tu akurat nie ma żadnego zaskoczenia. I to w sumie wszystko, co powiedzieć można na temat mojego prywatnego magnesu na babeczki. Jeśli lubicie imprezować albo macie pomysł na zastosowanie tego gadżetu, to nie widzę przeciwwskazań działa zgodnie z reklamami. Pamiętajcie tylko, że nie jest to markowy produkt francuskich projektantów, więc nie ma co liczyć na komfort, wygodę i niezniszczalność. Ale oprócz tego możecie być robotem.